Witajcie, ja jestem Darkness i dzisiaj jesteśmy w długo oczekiwanym drugim sezonie versus Buzz, czyli ja kontra inni youtuberzy. W tym wypadku w pierwszym odcinku będzie Julia. Siemanko! Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to dobijcie pod tym filmem koniecznie 5000 łapek w górę, no to nagram odcinek z jakąś osobą, piszcie swoje propozycje, kogo mógłbym tutaj zaprosić, a zasady są proste, Julia. Będziesz miała swoją bazę, która będzie w twojej głowie i będziesz musiała sprawić, by był gdzieś w niej emerald, który będzie jak najtrudniejszy do zdobycia. Ja także będę próbował jak najbardziej utrudnić ci drogę do siebie, więc myślę, że możemy się już schować od razu za ścianą, która jeszcze nie powstała. Ale powstanie, no. I możemy zacząć na 3, albo czekaj, set, dobra. 3, 2, 1, go! O, proszę bardzo. Ale ładna ściana. To fantastyczne, właśnie jak myślałem, żeby coś innego walnąć. To teraz, Julia, jakby pamiętaj, że od tego momentu mamy 15 minut na zrobienie wszystkiego, więc jeżeli z czymś się nie wyrobisz, no to no nie obwiniaj mnie. Nie, spokojnie, ja tutaj już mam plan obmyślony. Ja też, zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Zaraz, bo tutaj ileś zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Czyli jeszcze raz, teraz może sobie zaznaczę tak. Chociaż, dobra, niech będzie, zaznaczę sobie tak. Zrobię sobie teraz komendę copy. Set 0. Raz, dwa, trzy, cztery. Uwaga. I tutaj do momentu, aż tutaj będzie nasz obszar. A ty, Julia, masz jakiś pomysł tam w ogóle na siebie? Tak, mam pomysł, ale nie wiem, czy ci go mogę zdradzać, no bo... Okej. Okay. Nie wiem, czy mogę cię zdradzić, ale będzie... co tam będzie? Będą rekiny? Nie, no rekinów nie będzie, spokojnie. Okej. Okay. Coś innego przygotowałam. Będzie kalafior? Oczywiście, że będzie. Okej. Okay. Czekaj, gdzieś się chmury To się źle wyłącza. Zapowiada. Aha, bo tu chmury przeszkadzają. Ja tutaj szybko robię, uwaga, i teraz... ciśniemy od razu na grubo, tak byś tutaj na pewno do mnie nie doszła. Gdzie te chmurki się robi? W opcjach. Julia, nie wypełniasz są chmury po angielsku, nie? O, cloud, ale gdzie to jest? A, wiedziałam, bo mam po polsku Minecrafta. Ja mam po angielsku Minecrafta. Okej, okay. Teraz lecę tutaj drugą część. Pyk, pyk, uwaga, set. O, zaczyna się powoli robić groźnie. Teraz, widzowie, chciałbym jeszcze w sumie tą głowę podwyższyć o... Bo ja wiem, o jedną kratkę to na pewno. A, czyli zaraz, nie. Albo po co to podwyższać, jak można po prostu tutaj zniżyć? To też jest jakaś opcja, jakieś wybrnięcie z sytuacji. O, dobra, to jest git. Ale ja tutaj normalnie zwalnąłem piaskownicę. Co? Piaskownicę mi zrobiłeś? No, piaskownicę swoich tutaj pomysłów, jakby, wiesz? Okay, w takim sensie. Dobra, nie wiem, czy dispenser, czy dropper daje to, co ja chcę, bo jeden wyrzuca, a drugi używa itemka. Dobra, uwaga. Dobra, to jest to. To teraz możemy to tutaj zrobić. A mi idzie fajnie, mam pomysł, taki, którego jeszcze chyba nigdy wcześniej nie testowałem. No okej, okej. O. Powiedz mi, gdzie się te chmury wyłączy, bo zaraz zwariuję. Aha, opcje, nie? Tak? Opcje. Bo mnie to denerwuje, proszę, powiedz. No, opcje. Opcje i to było video settings, tak? Co? Nie? Ta. Video settings? I gdzie to są te głupie chmurki? Nie wiem, Julia, ja bym na twoim miejscu się pośpieszył, bo czas płynie nieubłaganie. No to kurczę, gdzie to jest? Tego nie mogę znaleźć. Czy jestem ślepa? Nie wiem. Możliwe. Set 70. O! I to jest cały playground, który tutaj chciałem wykorzystać. Zobaczmy, dokąd dochodzi tutaj w ogóle prąd. A, no okej. Okay. Czyli to będzie po części podchwytliwe. To mi się podoba. O nie! Teraz chciałbym, by to wszystko tutaj... Może ja sobie tutaj zrobię taką wnękę. Troszkę się pobawię teraz redstone'em. Ale najpierw zobaczę, ile mam jeszcze czasu. 11 minut mamy. O kurczę, naprawdę? Już tak, już jedna trzecia czasu minęła.
No ja ci mówię, ale nie wiem, czy ty się teraz chmurkami zajmujesz jakimiś. No bo mnie denerwują, muszę je usunąć. Okej, okay. No to fajnie, się obudziłaś w czas. Proszę, no, no przecież twój sobie opcję, video settings i masz kurde, co, nie wiem gdzie to jest, teraz sam muszę szukać. Masz też details i clouds. Pierwsze co kliknąłem. Gdzie to? O nie. Na nim już jest za późno. Gdzie to jest? Teraz trzeba tutaj zrobić jakiś licznik. No, trzeba będzie zrobić licznik. Znaczy licznik, jakby timer. Czyli walniemy sobie to i to. Pyk, pyk. Teraz sprawimy, albo nie, bo to za blisko tutaj dałem. Czyli to tutaj będzie gdzieś musiało być. A, dobra, uwaga. Zdajemy repeater jeden, drugi. Łączymy to teraz ze sobą, żeby tutaj powstało tak. To będzie w ogóle fajny tip, widzowie. To nie dziękujcie za darmowy poradnik, okej? Okay? Znaczy w sumie nie wiem, kiedy poradniki z Minecrafta są płatne. Co ciekawego? No coś fajnego, no, ogólnie wymyśliłem. A, mówisz? Tak. Teraz no, nie wiem dobra. Tylko, gdzie są... Aha, dobra, bo tutaj jest środek mojej głowy. Aha, okej. Okay. Czy jakbym tutaj... Okej. Jestem ciekawa, co ty tam do mnie szykujesz, że się aż boję. A, wiesz co, ja nie wiem, chyba nic wielkiego, aż tak, spokojnie. Jesteś pewien, że nie mam się czego bać, tak? Nie, tego nie powiedziałem. Aha, okej. Okay. No to zaczynam się bać już naprawdę. Teraz copy, set 2. Pyk, o, dobra, niech będzie. I teraz pastę. O, nice. Dobra, o coś takiego właśnie chodziło. Może ewentualnie troszeczkę dorobię to na tym zasadzie, że o, to tak będzie wyglądać. I tutaj dopiero będzie wejście. Oho. Kurczę, ja się naprawdę zaczynam bać. To jest dobre. No bo by już miała mega trudno. W sumie to nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzisz, nie, ale co mnie to... Serio mi takie coś robisz? Tak. To teraz tak, kolejna sprawa. Kolejną sprawą będzie, myślę... Dobra, nie, najpierw zróbmy to, co tutaj zacząłem robić. Mamy mało czasu. Troszeczkę. To tutaj wszystko będzie musiało podejść i tu zasilić... O, odtąd. Od lewej do prawej wszystkie te dispensery. Czyli tak, na takiej zasadzie. Tutaj sobie gdzieś zrobię dojście prądu. O, dobra, wszystkie się aktywowały. Wspaniale. No i jak tam? A teraz mam pewien problem logiczny. Chociaż nie, dobra. To jednak nie jest problem logiczny, tylko psychiczny. Zrobię sobie teraz tutaj w ten sposób to. O. O. Nice. Czyli to tam dochodzi? Ja się naprawdę tego obawiam, co ty tam dla mnie szykujesz. O tak. Właśnie tak to miało działać. Teraz to tutaj cały czas mryga. I przekazuje sygnał tutaj. Idealnie. A z racji tego, iż to przekazuje sygnał tu, to... Dobra. O, to teraz zadziałało dobrze. I teraz zobaczymy, że jak stajemy tutaj, to czy będzie... Ej, nie ma żadnego odgłosu. Nie działa ci coś, czy co? No, coś mi nie działa. I to mnie trochę martwi. Zepsułeś komputer. O, teraz może to trochę tutaj zwolnię. To będzie lepiej działało. Czy jak... Teraz, powiedzmy, że to tutaj przechodzi, nie? I to tutaj powinno... Ej, co jest? Co się stało? Ej, wcześniej to działało. Mówię ci, że komputer zepsułeś. Co jest? Ej, co jest? Okej. Okay. Z czym masz problem? Ja ci pomogę, jestem informatykiem, zaufaj mi. Czekaj, bo... Nie. To powinno działać przecież. Halo? O co chodzi? Nie wiem, ale to chyba na moją korzyść jest. Chyba. No, to jest bardzo na twoją korzyść. Jak teraz Julia nie wygrasz, to już naprawdę będę zdziwiony. Dobra, zrobię takie coś. Teraz tutaj będę mógł to jakoś doładować na takiej zasadzie. O, dobra. I teraz to już na pewno zadziała. Teraz to już nie ma bicza, by nie zadziałało normalnie. Uwaga. No i jak tam sobie radzisz? No mam problem logiczny znowu.
Okej, rozumiem. O! Działa. Tylko, że to nie powinno działać teraz. To powinno działać... teraz. Coś masz problemy, widzę. No, mam duże problemy w sumie. Ja sobie tam jakoś radzę. Jakoś, to nie będzie, Hubi, takie skomplikowane, o, jak ci się działa. Wydaje. Nice! O tak. Teraz już wszystko działa, więc teraz sobie możemy to wziąć. Wziąć, Julia, bo używamy poprawnej polszczyzny. Wziąć. Nieprawdaż? Używamy wziąć. Nie wiem, o co ci chodzi. Zobaczymy, ile mam jeszcze... 5 minut zostało. Co ty gadasz, naprawdę? No mówiłem ci, żebyś się nie bawiła w te opcje z chmurami, tylko po prostu tutaj się przyłożyła trochę. Będziesz miała problem, ale no w sumie standardowo. Ty się mnie nigdy nie słuchasz na filmach, nie? I zawsze masz potem przez to problem. Chubi, przy tutaj mi nie ten. Ja sobie dam radę, okej? Uwaga. Oho. Oho. Działa tak, jakbym tego chciał. Ale zaraz, dlaczego bez tych dwóch? O co chodzi? A może... Może tak? Ej, co jest? A, ja wiem, dobra. Może dlatego? O, teraz to ma sens. Okej? Teraz to ma sens. Teraz to jest git. Zbiorę to tylko, żebyś nie wiedziała, o co kaman. Okej. Udam, że nic nie słyszałem, nic nie wiem. Okej. Dobra. Teraz tutaj będzie bałe z dziwko. Może to zrobię w ten sposób. Set 0. Okej. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Teraz. Biorę sobie to. 3, 2, 3, okej. To jest ID. I patrzcie, co teraz robię, widzowie. Set, 3, 2, 3. Co jest? Co tam masz? Dobra, nie, może po prostu trzeba tak. Co? No to jest bardzo prawdopodobne w sumie. Ale zaraz to ogarniemy, czy na pewno tak powinno być. Set, 0. O nie, nie mów, że to nie będzie miało racji bytu. A coś ty tam wykminił? O nie. Dobra, może ja to zrobię w inny sposób. O nie, ale kaszana, ale kupsztyl. O nie. Wiesz co, ja się ciebie nawet chyba lepiej nie pytam, co ty tam sknuciłeś, bo nie chcę, żeby ci się smutno zrobiło czy coś. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, to buduj sobie tam na spokojnie, ja też sobie spokojnie buduję. Okej. Okay. Mieć takie... Dobra, zrobię to w ten sposób. Ej, o nie. Nie gadajcie, że tak właśnie ten cały proces robienia tego będzie wyglądał. Przecież to się nie może stać. To nie może tak być, że tak to będzie zrobione. Ale w sumie dobra, może, ważne, że będzie działać. Najbardziej przeraża, że czas się kończy nieubłaganie, a ja jeszcze muszę kilka rzeczy dorobić w sumie. Dobra. Czyli teraz tak. Wand? Kurde, już nie umiem pisać w ogóle. Uwaga. Szybko tutaj to zrobię. Do końca. A tak z ciekawości, to ile my mamy czasu? Wiesz co, Julia? Mamy czasu minutę 50. Co ty gadasz? Ojej, kurczę. Także fajnie ogólnie, no. Też mi się tak wydaje, że fajnie. Że fajnie. I bambus w betoniarce, czy coś. Bambus w betoniarce, co? Set, 8, 9. No bo bambus jest sztos. No to akurat prawda. Tutaj szybko woda, kurczę, ale ja się śpieszę. Ja tak samo właśnie. Dobra, nie zapomnij o skrzynce z emeraldem, nie? Tak, właśnie ją robię. Pyk. Spokojnie, nie zapomniałam o niczym. Dobra. Teraz będę musiał zrobić coś takiego, że tu, aż potąd,
I teraz set pyk. Oho. I teraz popatrzcie, widzowie. Tutaj będzie to tak wyglądało, widzicie? Oho. To będzie w sobie śmieszne. To będzie bardzo śmieszne. To będzie śmieszne, to będzie śmieszne, jak zaczniesz w to grać. O kurczę, no wiesz co, ja ci tutaj takiego trudnego nie zrobiłam. Ja ci też nie zrobiłem trudnego, ja ci zrobiłem banalnie łatwe w sumie. Okay. Uwaga. Niech ci będzie. Pyk, pyk. Set 8-9. Oho. Teraz to jest czynniczka końcowa. Dobra. Czy ja się boję, naprawdę. Nie wiem, co ty na mnie szykujesz. A ja ci tutaj zrobiłam coś, co ty uwielbiasz, czyli takie labiryntiki. No okej. Okay. To brzmi zachęcająco bardzo. Owszem, owszem. Najgorsze jest to, że jak zginiesz, to będziesz mieć problem, ale myślę, że czas nie zginiesz. Nam... O! O! Słyszysz już? To? Tak. Ojejku. Ej, bo... Tak. Mam problem, bo ja zrobiłam labirynt i teraz nie umiem stąd wejść. Naprawdę zrobiłaś tylko labirynt? Nie zrobiłam tylko labiryntu, spokojnie, ty się nie martw. Dobra, Julia, czy jesteś gotowa? Jestem. Na spuszczenie gotowa. Ścian? Jestem, powiedzmy, gotowa. Myślę, czy by tutaj jeszcze czegoś nie... Albo dobra, nie, jestem gotowa, tak, jestem gotowa. Dobra, to uwaga. Przygotowuję się powoli do tego manewru. Muszę teraz zrobić to tak. I tak. Expand 100 U. Uwaga. Widzimy swoje głowy, Julia. Na 3, 2, 1, 0. Co? No. O, ja się tutaj chyba trochę bardziej postarałem, na to wychodzi. No troszeczkę chyba tak, a ja dalej tych chmurek nie wyłączyłam, bo nie wiem jak. Okej. No, jest dobrze, Julia. Więc w takim razie, słuchaj, chyba to czas na to, byś spróbowała przejść moją mapę. Okej, a powiesz mi, gdzie wyłączyć te chmurki głupie, bo proszę. No już ci przecież powiedziałem, opcje, video settings, no. Details i clouds. Czyli gdzie są te details? Aha, tu są! Dobra! Julia... Okay. Przeraża mnie fakt, że siedziałaś nad tym 15 minut i nie znalazłaś tego nadal. Cicho, dobra, to mam zaczynać, tak? Tak. Okej, dobra. A masz survivala? Nie. No właśnie, to a masz spawn pointa? Nie. No nic nie masz, więc gdzie ty się pchasz? Dobra. Wyłącz sobie creative'a, ustaw spawn pointa. Ukośnik spawn point. Evil. Okej, no. Ukośnik spawn... Point, no. Chcecie to razem napisać, czy... Tak. Point, dobra. Mam? To dawaj. Dobra. Dawaj, Julia, zasuwaj. Ojejku, ale to wygląda... Ja się tu boję, że tu... Zacznij ze mnie strzelać! Hubert, oszalałeś! Zwariowałeś! Co? Jak ty to przeszłaś? Ha! Jestem mistrzem. Co? Ale... Ty ju... Aha, oho, dobra, widzę tutaj... To nie tutaj! A mam co czytać, czy coś? Tu jesteś... Aha, no prawie wszyscy myszy. Aha, bardzo śmieszne. To... O matko, to którędy ja mam w ogóle? Co ty tu mi wykminiłeś? Czy ja tu widzę jakieś... Ej, serio, gdzie ja mam tam przejść? Czy ja się tam muszę wkopać, czy coś? Nie możesz się nigdzie wkopywać. Aha, to... Kurczę... Gdzie? Co tu? O co ci chodzi? No, Julia, musisz pomyśleć, musisz... Okay, ale ty nie możesz nic rozwalać przecież na mapie, czemu ty rozwalasz? Przepraszam? Nie mogę skrzyneczki rozwalić? No nie możesz nic rozwalać. Aha, no to sorki, to w takim razie... Musisz po prostu znaleźć skrzynkę z emeraldem. Dobra, no ale tutaj nie ma skrzynki, a tu... To... O co ci chodzi? No i wiesz co, ci powiem, że tym się nie sugeruj nawet. Tym się nie sugeruj, bo to są ślady po budowie, wiesz? Okej, dobra, ale to w takim razie jak tego tutaj nie ma w środku, to za szkiełko wyjdę, może tam będą. Nie możesz wyjść za szkiełko, ja chcesz wyjść za szkiełko. Nie mogę za szkiełko, dobra. Ej, to powiem ci, że... To... Gdzie to jest?
przecież tutaj nie ma gdzie, jakby... Gdzie ja mam... No nie wiem, Julia, musisz pomyśleć trochę. Ale tu jakby nie ma nawet podpowiedzi, tu nic nie ma. No nie ma podpowiedzi. Musisz, wiesz, wrócić pamięcią do wszystkich mapek i jakby pomyśleć. No to co mogło się teraz stać? I ty mi mówisz, że ja tutaj nic nie mogę zniszczyć. Nic. Aha, bo u mnie musisz coś zniszczyć akurat, żeby znaleźć. To fajnie. Fajnie, że cię pytałem, czy już coś w tej serii przed nagraniem powiedziałaś? No tak, pamiętam. No. Cicho, dobra, to już ta mniejsza. Czy jakiś blok jest zastąpiony tą skrzyneczką? Nie, nie ma tutaj żadnych... Tu nie ma żadnych bloków z modów. Okej, no to... Czekaj. Czy tam nie, coś? Nie, to jest błąd tylko. Czemu nie? Tu nie masz czego szukać nawet. Ale to... Ja mam tu szukać po tych płytkach i pewnie jakaś otworzy skrzyneczkę, tak? No, nie wiem, jak Julia by miało to otworzyć skrzyneczkę, skoro wszystkie wiem, są połączone do jednego. Ja cię kręcę. Gdzie to może być? Co ty tu mi zrobiłeś? Aha, no w sumie to ja poszukam tutaj może po tych. Tu są same strzały. I strzały, i tylko strzały tu są. No ale... tak, zgadłaś. Ale mi teraz... Au, nie stań na tym, Hubert! Haha! Mam pół serduszka! No ale tutaj nic nie znajdziesz! To gdzie ja mam No szukać? Nic tu nie znajdziesz! Nie no, mam, Meraldo, oszukałeś mnie! Nawet nie musisz jakby nawet nie musisz się mierzyć z tymi strzelającymi tymi. Coś ty tu wymyślił, przecież... Ja cię na Mówię ci, że tu cię nie musi być, nie wiem czego ty nie rozumiesz dalej! To gdzie ja mam być? O co ci chodzi? No gdzieś na mojej połowie jest ukryta skrzynka, Julia. Na twojej połowie? No tak. Czyli za szkłem może to być? No tak, za szkłem. No to się pytałam, czy mogę za szkło, ty mówisz, że nie, ale... za szkło nie wolno wychodzić. No a jak chcesz tam wyjść za szkło, co ci chodzi? Nie, no to... Julia... Ty nie Gdzie wiesz... Gdzie to jest? Julia, przecież to jest taki prosty trik. To jest taki prosty i stary trik. Nie, naprawdę, nie wiem, Okej. Okay. Ej, serio? Okej. Okay. To jest stary, prosty trik, tak? Tak. To jest sztuczka magiczna jak świat. To jest stara jak świat. Nie znam. Nie magiczne, co ja gadam. Ja nie znam tej... Ja się poddaję, ja nie No znam znasz, tylko nie myślisz. Dobra, czyli Julia się poddaje, tak? No poddaję się, no nie wiem. Dobra, to teraz ja przechodzę, Ale to próbujemy... czekaj, to ty mi powiedz może w końcu, tak? Na odcinku zobaczysz. Hubert! Gamy modę 0, dobra. To teraz ja spróbuję, jakby wydaje mi się, że chyba tutaj trzeba wejść. Dookoła sobie obiegnę, nic się tutaj nie dzieje, więc ustawię sobie spawn point, ukośnik spawn point. I uwaga, i wchodzę, co tu będzie. Okej, okay, jakiś pseudoklimatyczny parkour. Oj, tam no kurczę, już się tak nie czepię. O nie, wpadłem do lawy. Bo jakby nie wiedziałem, czy skoczyć, czy iść i w pewnym momencie się zamotałem i nic nie zrobiłem. Brawo. Okej, okay. Okej, okay, dobra, tutaj jest coś, co ty kochasz najbardziej, czyli labirynciki. O, wiesz co, nie spodziewałam się, że w to wpadniesz, naprawdę. A Julia, umiałabyś to sama przeskoczyć? Nie wiem, szczerze mówiąc. No to spróbuj. Spróbuj to sama przeskoczyć. Okej. Okay. No. No teraz miałaś farta, no. Ale to wcale nie jest łatwy to jest jeden z trudniejszych skoków, Julia. Na tej wiadomości, a no. A za pierwszym razem mi się udało. No to masz farta. O, tutaj ci znalazłem. A no, dobrze kombinujesz, dobrze. Znalazłem wodę kolejną. Nie będę strzelał do lawy, bo nie wiem po co w ogóle. Aha, i co, i wychodzę znowu w labiryncie? Nie, to są jakieś skrzynki. To nie są trap skrzynki, ja sobie mogę pozwolić na wszystko. No tutaj nic nie ma. I tutaj generalnie powinieneś kopać. Czekaj, ja tutaj ci zaraz rzucę. Ale czym powinienem kopać? No spokojnie, już ci rzucę. Tutaj masz nawet diamentowy kilofek, tak? I szukaj skrzyneczki, w której będzie emerald. Ale gdzie mam kopać? Którą stronę? W którą Tu, znalazłem. To było proste.
Julia, raz, że nagięłaś zasady całej serii, a dwa, że nawet nie znalazłaś prostego emeralda. Dobra, więc wiecie co, widzowie, to było na tyle, że chcecie powrót tej serii i chcecie innych youtuberów, żebyśmy razem budowali sobie bazy i tory przeszkód, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i piszcie, z jakim youtuberem chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek. To by było na tyle, bawcie się dobrze, bądźcie zawsze uśmiechnięci, trzymajcie się, na razie, no i pa, pa! Cześć!